Środa, 30 stycznia, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na program informacyjny Flash, a w dzisiejszym serwisie. Tragiczny w skutkach pożar w Sędzisławiu. Apelujemy o to, żeby sprawdzać nasze przewody dymowe, żeby sprawdzać nasze piece. Memoriał Staszka Bocka w narciarstwie biegowym. Myślę, że coraz więcej przybywa do nas zawodników startujących w mistrzostwach Polski amatorów. Roczna odprawa w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Wyniki są cały czas bardzo wysokie, bo zajmujemy, bym powiedział tak, od pierwszego do trzeciego miejsca w różnych kategoriach. A na zakończenie powiemy o wystawie w Galerii Centrum. To malarstwo gdzieś tam wewnątrz rozkwitało i zaowocowało tym, że z każdym obrazem, z każdym rokiem przybywało tych obrazów. Tragiczny w skutkach pożar domu jednorodzinnego w Sędzisławiu w gminie Marciszów. W nocy z 29 na 30 stycznia zginął mężczyzna, a kobieta z obrażeniami trafiła do szpitala. Na powiatowe stanowisko kierowania informacja o płonącym domu w Sędzisławiu dotarła około północy. Na teren działania zostały zadysponowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowiec OSP. Musieli żeśmy dużą siłę użyć środka gaśniczego, czyli 3 prądy wody w natarciu, 2 w obronie i z bardzo dobrym efektem to gaśniczym wszystko powstało. Pożar, jak mówię, był już w fazie rozwoju. Spłonęły nam tutaj praktycznie 3 pomieszczenia, które zostały bardzo mocno zwęglone. Nawet został w jednym przepalony strop. Pomimo błyskawicznej i brawurowej akcji gaśniczej przeprowadzonej przez strażaków, kompletnemu zniszczeniu uległa część budynku. W zgliszczach w jednym z pomieszczeń ratownicy odnaleźli mężczyznę. Budynek ten jakby jest przedzielony na 2 części. W jednej części bardzo intensywnie się wpaliło, druga część była mocno zadymiona. Strażacy po wejściu do mieszkania równocześnie z akcją gaśniczą prowadzili akcję przeszukiwania tego mieszkania. W mieszkaniu odnaleziono 2 osoby, ewakuowano kobietę i ewakuowano mężczyznę. Niestety pogotowie ratunkowe będące na miejscu zdarzenia stwierdziła zgon mężczyzny wyciągniętego z tego pożaru. Straty można by było zminimalizować i uniknąć ofiar w ludziach, gdyby informacja o zdarzeniu dotarła szybciej. Oczywiście szybkie zgłoszenie pożaru to jest sprawa najważniejsza. Szybkie zauważenie pożaru powoduje to, że możemy szybciej zadziałać, szybciej wejść i oczywiście ci ludzie by mieli większe szanse wtedy na to, żeby udało ich się wyciągnąć żywych. Dlatego strażacy po raz kolejny apelują do wszystkich o właściwe zabezpieczenie obiektów oraz pomoc sąsiedzką. My cały czas apelujemy. Apelujemy o to, żeby sprawdzać nasze przewody dymowe, żeby sprawdzać nasze piece, żeby nie lekceważyć przepisów przeciwpożarowych, żeby nie gromadzić materiałów palnych w pobliżu pieca. No i także uczulamy na to, żeby po prostu sąsiedzi również sobie pomagali, żeby informowali nas jak najszybciej, jeżeli zauważają tego typu zdarzenie, że jeżeli się pali, wyczuwają jakiś zapach dymu. Tutaj w tym przypadku również tak było, że na miejsce zostali wezwani strażacy przez sąsiadów tutaj, czyli osoby prawdopodobnie spały, to było około 12 w nocy. Te osoby, które przebywały w tym budynku, po prostu spały. To właśnie sąsiedzi zgłosili ten pożar. Wielkie święto dla sympatyków narciarstwa biegowego odbyło się w minioną sobotę w Opawie. Po raz 14 zorganizowany został memoriał Staszka Bocka. Pierwsza edycja zawodów została zorganizowana w Lubawce pod Skocznią, jednak nie najlepsze warunki śniegowe i nieodpowiednie przygotowanie tras w tamtym okresie spowodowały, że podjęto decyzję o przeniesieniu biegów do Opawy, który odbywa się tam już od 13 lat. Raz w przeciągu całej historii zdarzyło się, że z powodu małej ilości pokrywy śnieżnej rywalizacja została przeniesiona na grzbiet Lasocki. W tym roku warunki również nie rozpieszczały organizatorów i mieli oni bardzo ciężkie zadanie z przygotowaniem tras. Ostatecznie udało się je przygotować, jednak nie były w najlepszym stanie. W tym roku zresztą też był pomysł prawie, że zrobimy tam zawody, ale jednakże ta minimalna pokrywa śniegowa spowodowała, że udało nam się przygotować trasy. Powiem, że źle. Będę przepraszał kolejny raz zawodników startujących, że trasy są niestety, z mało śniegu mogą się pojawić gdzieś tam jakieś kępy, trawy, kamienie. No ale taka jest zima w tym roku i w Polsce środkowej jest więcej śniegu niż u nas w górach. Trasa usytuowana była podobnie jak w roku ubiegłym.
Połączono jednak bieg główny mężczyzn i kobiet i skrócono dystans rywalizacji. Początkowo panowie mieli ścigać się na długości 15 km, panie natomiast na dystansie 10. Wszyscy pobiegli jednak razem, pokonując pętlę 2 razy po 4 km. Musieliśmy trasę skrócić. Powiem inaczej, w 2012 roku trasy zostały zmodernizowane, zostały poszerzone, w niektórych miejscach zostały nowe mostki położone, około 5 mostków. Wycięliśmy zbędne krzaki, coś tam jeszcze, także byłaby piękna trasa, pętla 5-kilometrowa, gdyby był śnieg. Niestety najwyższy nam w tym roku śniegu poskąpił. W tym roku w zawodach wzięło udział mniej zawodników niż w poprzedniej edycji. W tym samym czasie odbywały się eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Tomaszowie Lubelskim oraz inne zawody. Nie wpłynęło to jednak na poziom rywalizacji zawodników, którzy przyjechali z różnych stron Polski. Mniej nazwijmy to zawodników tych młodszych, ale myślę, że coraz więcej przybywa do nas zawodników startujących w Mistrzostwach Polski Amatorów, bo przyjechali panowie, powiem ogólnie, z Uszczyk Dolnych, z panem Staszkiem Nachajowskim, prezesem Podkarpackiego Związku Narciarskiego. Widziałem gości z Kościeliska, także przekrój całej Polski, można powiedzieć, dzisiaj jest tutaj. Ci zawodnicy jeżdżą, no ci z Kościeliska byli zdziwieni, że taka jakaś mała wieś, gdzie to w ogóle oni to przyjechali, ale mówią, że już widzą, że będzie się im podobać. Oprócz biegu głównego odbyło się kilka biegów w różnych kategoriach wiekowych, na różnych dystansach, w tym ten dla najmłodszych narciarzy, który budził najwięcej emocji wśród rodziców, ogromnie przeżywających zmagania swoich pociech. Ogromną satysfakcją dla opiekunów była możliwość zobaczenia, jak ich dzieci odnoszą pierwsze życiowe sukcesy. Tak, szczególnie jak się patrzy właśnie, jak swoje dziecko tak jest w stanie przegonić wszystkich, cieszymy się bardzo. Trasa biegu głównego była ciężka, co było widoczne u zawodników po jego ukończeniu. Niektórych kosztował on bardzo wiele sił. Trasa jak co roku. Zawsze ciężkie są warunki w Opawie, znaczy warunki pod względem trasy. Trasa jest bardzo ciężka. Maciek, ciężka była trasa? Bardzo. Podczas pokonania wyznaczonej trasy w biegu głównym nie obeszło się jednak bez problemów zawodników. Upadek miał Krystian Gryczuk, zawodnik lubski Lubawka. W jednym momencie miałem upadek. Zawodnik przede mną wywrócił się, zagrodził mi trasę, musiałem przejechać przez łąkę, tam gdzie nie było ubite, no i wywróciłem się. Zawodnik w ostatnich dniach startował również w Mistrzostwach Świata Juniorów w czeskim Libercu z kadrą Polski. Na skoczni ostatnio forma delikatnie spadła, także skok był jak na mnie dość słaby, bo biegłem, uważam, że całkiem przyzwoicie jak na mnie. Nie jest to jeszcze poziom światowy, jaki prezentują tamci zawodnicy. No ale postaram się cały czas do tego dążyć staram się, aby forma szła do góry. Jak na panujące warunki atmosferyczne, organizatorzy świetnie się spisali i przygotowali trasy najlepiej jak można było. Myślę, że trasa została jak na te warunki, jak na ten śnieg, który no jak widać, no nie jest go tutaj za dużo. Trasa została świetnie przygotowana i organizatorzy postarali się, żeby to wyglądało jak najlepiej. Dla wielu narciarzy zawody w Opawie to tak naprawdę dopiero początek zmagań na trasach biegowych w tym sezonie. O, jeszcze nawet nie mam połowy startów, które nas czekają. Za niedługi okres będziemy mieli Olimpiadę Młodzieży i tam będzie czas, żeby się sprawić. Zobaczyć, jak wygląda nasze bieganie ze wszystkimi biegaczami z tej Polski. Roczna odprawa podsumowująca miniony 2012 rok odbyła się w miniony piątek 25 stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Wzięli w niej udział policjanci, przedstawiciele prokuratury, władz samorządowych oraz związków zawodowych. Podczas odprawy komendant Bogdan Kujawiak przedstawił wyniki, jakie jednostka osiągnęła w 2012 roku, oceniając je na dobrym poziomie. Jako komenda powiatowa, wśród wszystkich komend powiatowych i miejskich w województwie dolnośląskim, w tak zwanej wykrywalności ogólnej uplasowaliśmy się na 7 pozycji. Jeśli chodzi o wykrywalność kryminalną, zajęliśmy 3 lokatę. Jednostka osiągnęła najwyższe wyniki w województwie w 7 podstawowych kategoriach przestępstw, czyli najczęściej popełnianych na terenie całego kraju. Wyniki są bardzo podobne do tych z lat poprzednich. Od kilku lat są one na bardzo wysokim poziomie. Ja mogę się pochwalić, od kiedy jestem tutaj komendantem powiatowym, te wyniki są cały czas bardzo wysokie, bo zajmujemy,
bym powiedział tak, od pierwszego do trzeciego miejsca w różnych kategoriach. Troszeczkę w tym roku z wykrywalności ogólnej nie udało nam się zająć dobrej lokaty, bo to z reguły tam było trzecie, czwarte miejsce, jesteśmy na siódmej pozycji, ale my wiemy, dlaczego tak się stało. Nie jest to oczywiście żadna coś złego, po prostu inne jednostki miały dość duże, grube sprawy i dlatego one miały wyższą wykrywalność. Podczas piątkowej odprawy jednym z omawianych tematów były również wypadki na drogach powiatu kamiennogórskiego. W roku 2012 było aż 9 ofiar śmiertelnych, o 6 więcej niż w roku ubiegłym. Pamiętamy, że no, ten końcówka 2011 też była dla nas nieszczęśliwa, bo przez cały 2011 nie mieliśmy żadnej ofiary śmiertelnej, a w jednym wypadku na ulicy Krzeszowskiej zginęło 3 młode osoby. Również w ubiegłym roku mieliśmy taką podobny wypadek, gdzie zginęły 3 osoby na drodze w Ogorzelcu. Także no, to jest taka no, smutna, bym powiedział, historia, no ale no, tak się zdarza wszędzie, w całej Polsce. Kamiennogórska Policja stara się przeciwdziałać takim sytuacjom poprzez przeprowadzanie większej ilości działań na drogach. Jednak aby liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach się zmniejszyła, zależy to głównie od zachowania kierowców. Pomysły oczywiście, że są, prowadzimy więcej działań związanych oczywiście na drogach. Ruch drogowy jest zaangażowany, nie tylko nasz ruch drogowy w Kamiennej Górze, ale również prosimy o pomoc kolegów z innych jednostek, jak z Bolesławca, z Gorzelca, Jeleniej Góry, Wałbrzycha. I wtedy te siły są większe. No będziemy, ale oczywiście tutaj przede wszystkim rozwaga kierowców. Policjant na drodze może oczywiście działa prewencyjnie, ale nie jest w stanie zadziałać w odpowiedzi, jeżeli ktoś pędzi 160 czy 150 na godzinę, no i powoduje wypadek i sam w tym wypadku ginie. My możemy tylko oczywiście apelować o rozwagę, a zwłaszcza w tych okresach no, trudnych, w trudnych warunkach atmosferycznych, mamy zimę, jesień, wczesna wiosna, no i oczywiście w okresie letnim, bo w okresie letnim też mamy sporo tych wypadków. Jeśli chodzi o inwestycje w kamiennogórskiej jednostce, dobiega końca remont aresztu, pierwszy raz od nowości. W chwili obecnej zatrzymani zostają przewiezieni do Wałbrzycha. Komenda starała się pozyskać na to środki od 9 lat i w końcu się udało. Koszt inwestycji to 600 tysięcy złotych. Ostatniego lutego, no nie chcę powiedzieć z dniem 1 marca, może ostatniego lutego areszt zostanie już uruchomiony. Prace są już takie, jakbym powiedział, wykończeniowe, związane już z malowaniem, kładzeniem płytek. Następnie będzie już areszt wyposażany w tak zwaną armaturę białą, no i oczywiście wyposażenie aresztu, czyli prycze, jakieś tam meble i tak dalej. Areszt będzie spełniał już wymogi unijne i oczywiście wymogi naszego prawa. Areszt został całkowicie przebudowany. Myślę, że i warunki osób, które będą tam przybywać, czego nikomu nie życzę oczywiście, ale też będą po prostu w lepszym standardzie, jest zmienione ogrzewanie, no praktycznie wszystko jest zrobione od sufitu po skuwanie podłóg, wszystko jest nowe. To jednak nie koniec inwestycji w kamiennogórskiej jednostce. W planach jest wyremontowanie dyżurki oraz odnowienie wnętrz komendy, które od kilku lat nie było odświeżane. Większych zadań inwestycyjnych nie ma w planach, gdyż zostały one już wcześniej wykonane. Ostatnią z nich był właśnie areszt. Nie było żadnych zastrzeżeń ze strony prokuratury bądź władz samorządowych, jeśli chodzi o funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, czy chociażby współpracę z innymi jednostkami. Ta współpraca, jeżeli chodzi o prokuraturę, układa nam się naprawdę bardzo dobrze. Ta praca z samorządami też jest na zadowalającym poziomie. Te wnioski, które samorządy składają do nas, żeby o tam wzmożenie czujności, czy wzmożenie ilości służb, no, przez nas są realizowane i na tej płaszczyźnie ta współpraca no, jest na dobrym poziomie i chciałbym ją utrzymać w dalszym ciągu tak, jak to jest. Kwiaty, zwierzęta, postacie i pejzaże. Wszystko to zostało uwiecznione przez Annę Wach, autorkę wystawy otwartej w Galerii Centrum w sobotę 26 stycznia. Anna Wach pochodzi z Wałbrzycha. Od najmłodszych lat jej pasją jest malarstwo. W 2006 roku otrzymany dyplom z zakresu reklamy i grafiki podkreśla jej talent do tworzenia własnych pomysłów. Malarstwem interesowałam się od zawsze. Zawodowo poszłam w kierunku turystyki, natomiast to malarstwo gdzieś tam wewnątrz rozkwitało i zaowocowało tym, że no, z każdym obrazem, z każdym rokiem przybywało tych obrazów. Od 2009 roku postanowiłam pokazać jak gdyby większemu gronu swoje prace. No i zaczęły się wtedy wystawy i, że tak powiem, ta twórczość się rozszerzała. Ten warsztat cały czas w szkole. No i myślę, że będzie coraz więcej wystaw. Na wystawie autorka zaprezentowała ponad 70 swoich obrazów.
Są to obrazy olejne wykonane techniką szpachlową. Ta szpachla, no cóż, charakteryzuje się tym, że chcę w nim, na swoich pracach osiągnąć ruch, barwę, życie, przedstawić jakoś tak w tych pięknych kolorach wszystko. Tak jak to widzę. A tematyka pani prac? Z tyłu widzimy postacie w dalszej perspektywie. No właśnie, ta tematyka jest bardzo szeroka. Powiem szczerze, że przyroda, kwiaty stanowią taką nieodłączny element mojej twórczości. Nawet malując postacie, staram się gdzieś tam zaopatrzyć je w atrybuty przyrodnicze, jakiś bukiet kwiatów, jakieś zwierzęta. Natomiast ostatnio zaczęłam malować wiejskie chaty i jest to taki temat absolutnie nie nowy, nie oryginalny, natomiast moim zdaniem wart uwiecznienia, będę tutaj mówić na wystawie jeszcze o tym, ponieważ takich chat jest w Polsce coraz mniej, te, które są skansenami, dzięki temu możemy je oglądać, inne gdzieś niszczeją. Myślę, że warto je utrwalić jako taki unikatowy element pejzażu wiejskiego. Do tej pory pani Anna swoje prace prezentowała głównie w galeriach we Wałbrzychu i okolicach. W Kamiennej Górze jest to pierwsza wystawa w tym roku. Od 2009 roku uczestniczyłam już w 15 wystawach. We Wrocławiu, Wałbrzychu, Książu, Jedniezdroju, Świebodzicach i Świdnicy. Cieszę się bardzo, że w ten styczniowy, zimny, szary dzień przyszło nam otworzyć tę barwną wystawę, która naprawdę swoimi kolorami, światłem, tematyką wprowadza nas w całkiem inny, bajkowy, ciepły, słoneczny świat. Na wystawie w Kamiennej Górze oprócz oglądania obrazów można było zakupić porcelanę zdobioną własnoręcznie przez autorkę wystawy. Wszystkie prace wystawione będą do połowy lutego. Galeria Centrum czynna jest we wtorki, czwartki i niedzielę w godzinach od 15 do 18. W dzisiejszym wydaniu naszego serwisu to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i na kolejne wydanie programu informacyjnego Flash zapraszam już w piątek. Do widzenia.